Podstawy księgowości pełnej już znasz. Byłaś, byłeś na licznych szkoleniach, kursach, warsztatach i masz wrażenie, że już mniej więcej wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. I teraz przychodzi czas na pierwszą pracę w księgach handlowych, przejście na przykład z pracy z księgowości uproszczonej, właśnie na księgowość pełną, i okazuje się, że ty tak nie do końca jesteś pewien jeszcze, czy masz tą wiedzę, ale od strony Praktycznej. No właśnie, jak ta teoria i ta praktyka mają się do siebie? Cześć, słuchasz podcastu Księgowość po ludzku, gdzie odczarowuję cyferki, rozbrajam przepisy i obalam mity dotyczące księgowości i księgowych. Z tej strony Magda Hosiawa z twórczyni pierwszej w Polsce platformy do nauki rachunkowości online, coach i mentor z ponad 20-letnim doświadczeniem w finansach. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Postanowiłam dzisiaj przybliżyć Ci temat tego, jak teoria ma się do praktyki, dlatego że bardzo wiele osób pyta mnie właśnie, czy mając te podstawy teoretyczne, one mogą tak naprawdę rozpocząć swoją pierwszą pracę w księgowości. No i właśnie, jak ta teoria do tej praktyki ma się? Czego się należy obawiać? Czy można coś zrobić, żeby jednak tej praktyki troszkę zdobyć? Tutaj przede wszystkim osoby, które mają wiedzę teoretyczną, zastanawiają się, jak to przełożyć na program księgowy. I oczywiście to, czego uczymy się pierwotnie w księgowości, tych księgowań bardziej teoretycznych, teoretycznych, bo na kontach teowych, potem linijkowo, jak to się właściwie ma do tego, co potem robimy w programie księgowym. Na co tutaj zwrócić uwagę? Kiedy Rozpoczynamy swoją, większość z nas, kiedy rozpoczynała swoją przygodę z księgowością, to właśnie zaczynała od tych podstaw, od kąt teowych, czyli wyobrażenia sobie i zrozumienia tego, jak ujmować pewne operacje w księgach na bazie kąt teowych. I jest to najłatwiejsze, bo wtedy możemy sobie łatwo zilustrować, zapamiętać, jeśli jesteśmy wzrokowcami, co jest po stronie winien, a co jest po stronie ma. No i nie ukrywajmy, że początkujący księgowy ma z tym problem, bo nie zawsze jest to intuicyjne, co jest po jednej, a co po drugiej stronie konta, jak to powinno zostać prawidłowo ujęte. To, co jeszcze jest istotne, to to, że mając już tą wiedzę taką na kontach teowych, potem uczymy się linijkowo, czyli staramy się już przechodzić, już czujemy, że jesteśmy ten level wyżej i w związku z tym już trochę lepiej ogarniamy tą księgowość. Jeżeli mamy szczęście, to trafiamy na kursy szkolenia, które w następnej kolejności już ćwiczą w nas umiejętność ewidencji księgowej z trzech perspektyw: czyli i prawa bilansowego, i podatku dochodowego, i podatku VAT. Natomiast, kiedy zaczynamy przygodę, z reguły skupiamy się najpierw na przepisach ustawy o rachunkowości. Kto próbował kursów bardziej zaawansowanych, gdzie właśnie te trzy perspektywy już były ujmowane od razu na wstępie, ten wie, że gubi się od razu. Ja sama jestem zwolennikiem tych małych kroków i stosuję metodę małych kroków w swoich kursach rachunkowości, które przygotowuję, właśnie po to, żeby tą osobę początkującą nie zniechęcić do nauki rachunkowości. W związku z tym, to jest naturalne, że najpierw uczymy się przepisów ustawy o rachunkowości i tego ujmowania z perspektywy prawa bilansowego, potem budujemy tą wiedzę rozszerzając ją o podatek dochodowy i podatek VAT. No, ale co dalej? Zakładając, że tą wiedzę teoretyczną masz, czyli już wiesz, jak ujmować dane operacje z tych trzech perspektyw, to jak to, co wiesz, przekłada się na to, co się potem dzieje, jak siadasz przed komputerem i ktoś każe ci wprowadzić pierwszą operację do systemu? No właśnie, do systemu. Po pierwsze, musisz zdać sobie sprawę z tego, że masz do czynienia z systemem, a po drugie to, że pewne rzeczy będziesz robić nieco inaczej i nieco dłużej. Niż pierwotnie wyglądało to, kiedy uczyłeś się, uczyłaś się tych księgowań na przykład na kontach teowych. No, jeżeli weźmiesz sobie za przykład nawet transakcję zakupu jakiegoś towaru w kraju, od kontrahenta krajowego, tak, to oprócz tego, że musisz ten zakup przeanalizować z tych trzech perspektyw, o czym oczywiście mówiłam już w tych poprzednich odcinkach podcastu, gdzie analizowaliśmy moment ujęcia na gruncie podatku VAT, Podatku dochodowego i prawa bilansowego, to teraz jeszcze jak to wrzucić faktycznie, mówiąc kolokwialnie, do systemu. I tu bardzo wiele osób boi się właśnie, że sobie z systemem do księgowości nie poradzi. Wiesz, to jest tak trochę jak z obsługą Excela, czy z obsługą jakiegokolwiek programu księgowego, tego się można nauczyć. Tylko bardzo wiele osób, kiedy pierwszy raz siada do programu księgowego, jest przerażonych, bo się okazuje, że te kroki, właśnie do ujmowania operacji, są inne. To znaczy, co definitywnie jest inne? Gdybyśmy sobie za przykład wzięli popularny program księgowy Komarch Optima. Pomijając już całe ustawienie programu, bo to zakładam, że ktoś kiedyś zrobił i ty trafiasz teraz do firmy, która już rozlicza dany podmiot i księgowość już dla tego podmiotu jest w Komarch Optima założona. To teraz, jak ty przechodzisz i jak ty to księgujesz? Co tutaj się dzieje? No, wyobraź sobie ten zakup krajowy towaru, tak? Z perspektywy programu księgowego nie będzie tak, że po prostu ujmujesz sobie wszystko na kontach od razu, czyli masz zapis po stronie winien na towarach, po stronie ma na rozrachunkach i po stronie winien na podatku naliczonym, tak? No bo tak byś z reguły zrobił. Po stronie winien masz dwa konta, podatek naliczony do odliczenia i właśnie towary. Po stronie ma, jeszcze raz to podsumuję, mamy rozrachunki z kontrahentami i z dostawcą, tak? No i my, kiedy się uczymy tego teoretycznie na początku, no to mamy po prostu jeden taki zapis. Jak to w praktyce wygląda? Najpierw ujmujesz sobie taką fakturę zakupową w rejestrze zakupów. Z konkretną datą rozpoznajesz sobie tą operację w rejestrze zakupu, po to, żeby potem ten VAT odliczyć w ramach pliku JPKV7, który będziesz składał, będziesz składała do Urzędu Skarbowego w imieniu twojego klienta. No, ok. Co dalej? Czy to, że wprowadzamy daną operację do rejestru zakupów, oznacza, że już ujęliśmy ją w ogóle w księgach? No właśnie, nie. Bo potem jest ten następny etap, gdzie faktycznie musisz zadekretować ten dokument. Czyli najpierw wprowadzasz go do rejestru VAT, a potem jest kolejny krok dekretacja. I na przykład w komarch Optima taką dekretację możesz zrobić dwojako albo poprzez predekretację. Czyli tworzysz sobie księgowanie, czyli dokładnie mówisz programowi księgowemu, na jakich kontach i co ma ująć. Czyli wybierasz linijka po linijce, jak to księgowanie ma wyglądać, i z perspektywy VAT, i z perspektywy zapasów, i z perspektywy rozrachunków. I jak to masz, to dopiero tą predekretację dekretujesz. Inna opcja jest taka, dużo bardziej popularna, szczególnie w biurach rachunkowych, gdzie obsługuje się wielu klientów. I w ogóle w podmiotach, gdzie jest dużo transakcji, że na przykład w Komarch Optima wykorzystujemy schematy księgowe. Co to oznacza? To już jest trochę bardziej skomplikowane, no bo tutaj tak naprawdę definiujesz sobie w programie księgowym, w jaki sposób ma program ujmować dane operacje. Czyli tworzysz taki schemat do księgowania, tak, że ma wziąć konto kosztowe przypisane do danego wydatku. Że ma wziąć konto rozrachunkowe przypisane do danego kontrahenta, że ma wziąć konto związane z podatkiem VAT. I teraz, oczywiście, ja Ci tutaj w ramach podcastu nie jestem w stanie pokazać tego, jak to wygląda w programie księgowym, ale zwracam Ci uwagę na to, że nawet taka prosta rzecz jak ujęcie danej operacji, bo już nie mówię o dalszych krokach typu stworzeniu pliku JPK czy zamknięciu miesiąca. Nawet taka prosta operacja dekretacji. Już jest dwuetapowa, już widzisz tą różnicę. Czy tego należy się bać? Oczywiście, że nie. Bo wbrew pozorom, to jest po prostu tylko świadomość tego, że robię to w dwóch krokach, a nie w jednym. Czy jest to coś, czego nie mogę się nauczyć? Oczywiście, że mogę. W związku z tym, jedyne, co początkujący księgowy, jeżeli takim jesteś, chciałabym, żeby wiedział, to to, że robi się to inaczej, ale że nie taki diabeł straszny. Tego też da się nauczyć. W programie księgowym też pamiętaj o tym, że jest dużo takich technicznych kwestii, kwestii związanych z tym, jak wybieram, jak pobieram, na przykład kurs walutowy. Czy robię to ręcznie, czy robię to z bazy, w jaki sposób definiuję sobie pewne rzeczy w systemie księgowym, które potem wykorzystuję na co dzień w księgowaniu i które mają mi upraszczać życie. No bo tak, teoria teorią, wiemy, jak operacje ująć, z perspektywy teoretycznej umiemy rozpisać konta. W praktyce, na programie księgowym oczywiście działamy w taki sposób, żeby jak najszybciej nam się udało zaksięgować, jak najłatwiej to księgowanie przechodziło. Dlatego często stosujemy na przykład te schematy księgowe. Kolejna kwestia. Kiedy teoretycznie ujmowaliśmy jakąś operację, czy to na kontach teowych, czy linijkowo, bardzo często od razu księgowaliśmy sobie nie tylko samą operację, na przykład zakupu, ale także operacje spłaty zobowiązania wobec kontrahenta. Jak to jest w praktyce? No, w praktyce też zwróć uwagę na to, że to nie jest w ten sposób, że od razu ujmujemy sobie i to zobowiązanie, i zapłatę, tylko najprawdopodobniej sam dokument, sama faktura potwierdzająca zakup zostałaby ujęta w rejestrze zakupu plus zadekretowana potem, czyli to, o czym wspomniałam wcześniej, te dwa kroki. A z końcem miesiąca, w ramach procedury zamknięcia miesiąca, byłyby rozliczane wyciągi bankowe i dopiero wtedy tak naprawdę z datą zapłaty zostałaby ujęta i zadekretowana ta zapłata. Więc widzisz, nie jest to dokładnie 1 do jeden, czyli masz pewne kroki, które musisz wykonać, kiedy siadasz przed komputerem. I możesz sobie powiedzieć, no ale w sumie po co ona to nagrywa? No przecież nie może mi tego nawet pokazać, po co? Celem tego odcinka jest to, by uzmysłowić ci, że właśnie nie ma się czego bać. To znaczy, to jest tylko program księgowy. I on oczywiście, ja podałam tutaj przykład komarch Optima, ale może wyglądać zupełnie inaczej. No bo na przykład, jeżeli pójdziesz pracować do korporacji, miałam już na swoim blogu kilka wpisów, które przygotowałam wspólnie z Karoliną Stolarczyk na temat tego, jak wygląda ewidencja księgowa w programie SAP. I to jest program, Dedykowany dla korporacji, tak naprawdę. Rozwiązanie dla dużych jednostek, które mają naprawdę sporo transakcji. I co tam się okazuje? Że tam w ogóle nawet nie dochodzi do predekretacji, dekretacji rejestrów. Owszem, dochodzi, ale za każdą z tych rzeczy najprawdopodobniej odpowiedzialna jest inna osoba. Czyli ze względu na ilość transakcji, całością dekretacji nie zajmuje się jedna osoba dedykowana do tego. Tylko cały zespół, a inny zespół na przykład po tym, jak zostaną transakcje prowadzone do rejestru, rozlicza je, dekretuje je. Jeszcze inny zespół sprawdza, jeszcze inny jest odpowiedzialny za tworzenie rozliczeń międzyokresowych kosztów i jeszcze inny za rozliczenia międzyokresowe przychodów. I ja już pokazywałam w tych wcześniejszych wpisach, do których też Cię zachęcam, że na przykład w przypadku programu SAP tak naprawdę kluczem dla Ciebie będą tak zwane kody transakcji, których będziesz na co dzień używał. Kody transakcji nie są znane na przykład w Komarch Optima, więc jest tu pewna różnica pomiędzy tym, jak obsługujemy dany program księgowy, a to jest z kolei zależne od tego, jaki podmiot obsługujemy, jaki podmiot rozliczamy. Twoja praca w księgowości, ta praktyczna już na programie księgowym, może naprawdę różnie wyglądać. Natomiast to, co jest istotne, żeby już z góry nie przerażać się, że skoro przychodzę z tej takiej ścieżki teoretycznej, to ja sobie nie poradzę. Jeżeli masz dobre podstawy teoretyczne i zbudowałeś właściwie swoją wiedzę, tak, że na przykład data ujęcia przychodu czy data ujęcia kosztu z trzech perspektyw, czyli VAT-u, podatku dochodowego i prawa bilansowego, nie sprawia ci problemu. To opanowanie programu księgowego już też nie będzie problematyczne, bo to jest właśnie ten level wyżej. I, tak jak wspomniałam, ja tutaj powołuję się tylko na dwa programy księgowe, żeby pokazać ci ten kontrast, tą różnicę między nimi. Oczywiście na rynku jest dużo więcej programów i każdy ma swoją specyfikę działania. Jak możesz się nauczyć? Jak możesz się przygotować do pierwszej pracy w księgowości? Ostatnio poprowadziłam z Anią Małecką, wieloletnim praktykiem rachunkowości, osobą, która naprawdę bardzo dobrze zna program księgowy Komarch Optima, szkolenie, na którym pokazywałyśmy, jak w praktyce na programie Komarch Optima wygląda ewidencja księgowa. Oprócz tego przygotowałyśmy kurs, który przeprowadza krok po kroku przez tą ewidencję. Mało tego, w ramach kursu można przećwiczyć to, jak ta ewidencja wygląda, czyli faktycznie dostajesz Instalkę do założenia, zainstalowania na swoim komputerze i przećwiczenia tych operacji, które są w trakcie kursu. Oczywiście nie jesteśmy jedynymi, które takie kursy stworzyły, natomiast to, co można zrobić, to albo przejść taki kurs, albo po prostu pójść na głęboką wodę, starać się o jakiś staż w jakimś biurze rachunkowym i po prostu tam już na żywca, że tak powiem, się szkolić. Pytanie, czy masz stalowe nerwy, czy nie? Czy jesteś gotowy, gotowa podjąć takie wyzwanie, by iść bezpośrednio do biura rachunkowego? Czy chcesz sobie najpierw w zaciszu domu opanować ten program księgowy? Jeżeli tak, to gorąco zachęcam cię do tego, byś zajrzał, byś zajrzała na stronę kursy rachunkowości.pl i tam w sekcji oferta znajdziesz i ten webinar, i kurs w oparciu o komar Optima. Mam nadzieję, że ten odcinek. Przybliżył Ci nieco bardziej te różnice pomiędzy księgowością teoretyczną a księgowością praktyczną. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę w górę, lajka, komentarz, gdziekolwiek tego słuchasz i jakie masz możliwości na interakcję. Tak, będzie mi miło, jeżeli zostawisz jakiś ślad po sobie i pokażesz, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Ja dziękuję Ci ze swojej strony za uwagę w tym odcinku, za wysłuchanie tego odcinka do końca i mam nadzieję, że. Do kolejnego odcinka